Spotkanie z lokalną kulturą, promowanie miejscowych przedsiębiorców i wspaniała zabawa. Takie były główne cele festynu rodzinnego w Grabowie nad Pilicą. Zabawa odbyła się 16 listopada na terenie zespołu szkół. Na imprezie zjawiły się całe rodziny z dziećmi. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Występy uczniów, spotkanie z lokalnymi twórcami, konkursy oraz dużo dobrego jedzenia. Impreza rozpoczęła się od powitania i krótkiego wprowadzenia wygłoszonego przez prezesa LGD Marka Przedniczka oraz sekretarza gminy Dorotę Stępień, którzy gorąco zaprosili zebranych do zabawy. Następnie na scenie swój program zaprezentowali uczniowie. A było na co popatrzeć, ponieważ wszystkie występy były świetnie przygotowane. W pierwszej kolejności mogliśmy podziwiać popisy dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego z Grabowa nad Pilicą pod kierownictwem Anny Paradowskiej. Zespół istnieje już 7 rok. Obecnie składa się z dwóch grup wiekowych. Należą do nich uczniowie 2 oraz 5 klasy szkoły podstawowej, ogółem 38 osób. W swoim programie oprócz tańców narodowych, takich jak polonez, krakowiak, uczniowie prezentują tańce regionalne. Zespół na swoim koncie ma kilka sukcesów, m.in. pierwsze miejsce oraz nagrodę specjalną na 12. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni, Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego Głowaczów 2012 oraz pierwsze miejsce w kozienickim konkursie Music Dance 2010. Następnie uśmiech na twarzach wywołał występ uczniowskiego kabaretu oraz taniec chłopców w rytm piosenki Bałkanika. Podczas imprezy można było także odwiedzić stoiska lokalnych twórców. Można na nich było zobaczyć różnorodne wyroby rękodzielnicze. Nie zabrakło również stoiska naszego stowarzyszenia, na którym prezentowaliśmy różnorodne gadżety oraz materiały promocyjne. Uczestnicy festynu zostali zaproszeni również na degustację lokalnych specjałów przygotowanych przez miejscowych mikroprzedsiębiorców. Swoim zapachem kusiły także domowe ciasta oraz smakołyki przygotowane przez gospodynię z Grabowa. Kolejną atrakcją festynu był występ poety Andrzeja Opiłowskiego, który przybliżył zebranym kilka autorskich utworów. Zadbano również o atrakcje dla najmłodszych. Chętne dzieci mogły wziąć udział w konkursie plastycznym, który poprowadziła malarka Marlena Zielińska. Wszystkie prace zostały oczywiście nagrodzone.